Proces karny subalskiego hotelarza już się zakończył i, jak informowaliśmy, w drugiej instancji sąd orzekł, że Mirosław S pomimo wyłudzenia dotacji na budowę jednego z hoteli, nie będzie zwracał na mocy wyroku karnego pozyskanych pieniędzy, bowiem pozyskane środki faktycznie wydał na budowę. Sędzia jednak wskazał, że urząd marszałkowski winien dochodzić zwrotu wypłaconej dotacji w drodze administracyjnej. Po wydaniu tego orzeczenia 8 października minionego roku Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję, o zobowiązaniu hotelarza do zwrotu blisko 614 tysięcy złotych. Od tej decyzji przedsiębiorca oczywiście się odwołał. I w efekcie trwa postępowanie administracyjne w drugiej instancji, informuje rzecznik urzędu Izabela Smaczna-Jurczykowska. Przewidywany termin wydania decyzji to połowa stycznia, najpóźniej koniec tego miesiąca. Ten termin wynika z dwóch powodów. Pełnomocnik przedsiębiorcy nie odbiera na bieżąco korespondencji i jest ona awizowana. Druga przyczyna: Do akt administracyjnych urzędnicy chcą załączyć orzeczenie sądu karnego wraz z uzasadnieniem i oczekują na jego doręczanie, wyjaśnia rzecznik Urzędu Marszałkowskiego. Ostatecznie, jeśli pierwotna decyzja zostanie utrzymana w mocy, a przedsiębiorca nie zwróci pieniędzy dobrowolnie, zarząd województwa zapowiada egzekucję administracyjną.